Witam Państwa serdecznie, Tomasz Jaskuła. Dzisiaj wiadomość dnia. Dzisiaj wiadomością dnia jest to, że jeden z częstochowskich posłów, konkretnie Marek Balc, jest wymieniony wśród kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wybrany poważnie przez podobno sojusz Lewicy Demokratycznej jako kandydat. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za zachowanie. Ale, o Boże, przepraszam. Poziom śmieszności. Poziom śmieszności, szanowni państwo, przekracza groteskę. Ten facet nie potrafi zdania w języku polskim ułożyć poprawnie. Ten człowiek ma naprawdę duże problemy z wypowiadaniem się. Bredzi, kiedy pamiętam, chciał obrazić świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i mówił zakaz pochówkowi na Wawelu. To oczywiście bredził kompletnie. W jednym z krótkich artykulików zgasiłem jego brednie kompletne. To jest człowiek, który miał chyba niespełna 4000 czy 5000 głosów w parlamentarnych wyborach. Mój syn przyszedł. Widocznie rozbawiony moim śmiechem. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że nastąpiła dewaluacja stanowiska głowy państwa po Tadeuszu Bólu Komorowskim, ale takiej decyzji się nie spodziewałem. Proszę sobie wyobrazić teraz panią Ewelinę Balt jako pierwszą damę. No to jest po prostu odjazd, zabawa fantastyczna. I proszę sobie jeszcze wyobrazić, bo ja potrafię pójść dalej. Proszę sobie wyobrazić, że pan Jarosław Marszałek, zastępca prezydenta Częstochowy, który jest takim facetem, który uwielbia, żeby na niego mówić panie prezydencie, bo on odczuwa jego ego w nim jest większe niż jego dom. I on mówi coś takiego. Nie, nie, pan Jarosław Marszałek powinien zostać premierem, niewątpliwie. Szanowni Państwo, no to byłaby bez wątpienia decyzja, znaczy to byłaby sytuacja, która by doprowadziła do takiej sytuacji. Jeśli ci ludzie ogłoszą start, to ja, szanowni państwo, wyprowadzam się z Częstochowy i z Polski, ponieważ naprawdę poziom śmieszności, jeśli będę chciał zobaczyć kabaret albo cyrk, to pojadę do Monte Carlo albo popatrzę na porządny kabaret, na przykład kabaret Hrabi, który polecam, ale to nie dla każdego, bo tam trzeba być trochę bardziej intelektualnie rozwinięty. Szanowni państwo, życzę wszystkiego najlepszego w wyborach prezydenckich. No i to, że w ogóle pan Marek Balt rozważa tą kwestię, no to, szanowni państwo, przekroczyliśmy poziom przedszkola. Rozumiem, że politycznie jesteśmy kompletnym dnem i w zasadzie od śmieszności do wielkości tylko jeden krok. Nie mam w zasadzie nic do powiedzenia na ten temat. Sfeudalizowana polska polityka jest już tak zabawna, że feudałowie różnych struktur i partii politycznych w zasadzie pokazują, kiedy się śmiać, a kiedy nie śmiać. I dlatego, szanowni państwo, książę biskup Warmiński mówił coś bardzo takiego bardzo pozytywnego. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I ja bym mocno nad tym zdaniem się zastanowił i wziął pod uwagę kandydaturę jednego z posłów na prezydenta Rzeczpospolitej. Ale szanowni państwo, droga wolna, każdy może, chyba wiek już odpowiedni, więc nie wolno nikomu zabraniać kandydowania. Dobrej nocy, szanowni państwo, życzę i mam nadzieję, że już niedługo po raz kolejny się spotkamy. To był 20. wideoblog Tomasza Jaskuły. Właśnie przyjechałem ze spotkania republikańskiego w Warszawie. Nagram wideoblog. Co tam słychać u republikanów? Mam nadzieję, że dużo dobrego się państwo dowiecie. Do zobaczenia. Hej.